Witam was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale. Ten film będzie krótki, ale treściwy. Rozwieje również wasze wątpliwości na temat tego trójkołowca. A więc zacznijmy sobie od sytuacji sprzed tamtego tygodnia. A więc w poprzednim odcinku mieliście okazję zobaczyć, jak wygląda pitbike w wersji trójkołowej oraz jak zamiata bokiem. A więc dzisiaj idziemy krok w przód i zobaczycie, jak sobie radzi w lekkim terenie oraz czy da radę tym pośmigać na kole. Raczej dwóch kole. A więc udajemy się na pobliski tor, aby bezpiecznie przetestować ten sprzęt w boju. Dobra widzowie, wielu z was miało wątpliwości, czy pitbike faktycznie sobie radzi w terenie. Także mamy tu widzowie trajeczkę i zobaczymy, jak to sobie poradzi w terenie. Także jesteśmy na torze. Zobaczymy, jak to sobie radzi. Ja pierdolę, ale błoto. Ale ja wyglądam. Radzić sobie radzi, no ale kurde, jakby było bardziej sucho. Na tych oponach to jest tragedia. Najgorsze jest to, że tył nie trzyma, a przód jest na kostce. I nie ma kompletnie trakcji. No. Jakiś rozpęd by zrobił, może gdzieś skoczyć. Zobaczymy. Jest tragedia. Ja to mogę śmiało powiedzieć. Ciebie i mnie! Wiesz, no, wiedziałaś, na co się piszesz. Jakby było sucho, to by się fajnie tu śmigało. No ale tak to no tragedia jest. Błoto kapie. Trzeba troszkę się osuszyć i na asfalt wyjechać. No denerwuje troszkę fakt, że tu w ogóle nie ma trakcji. Myślałem, że coś pośmigam, poskarczę, a tu trzeba przyjechać, jak będzie sucho chyba. Ale też nie ma tragedii. Nie ma gdzie jeździć. Jest tragedia, bo opon nie mam. Karmi mnie swoją nową bryką. Fajny mam sprzęt, no. Nie? Jak widzieliście, MRF na obecnym ogumieniu kompletnie nie radzi sobie w terenie, jak i również niestety na asfalcie. O dziwo wciąż lata bokiem na śliskiej nawierzchni,
Na kole co prawda też śmiga, ale bardzo ciężko jest go postawić niestety do pionu przez ten długi wahacz. Ale to jeszcze nie koniec! Mamy w zanadrzu kilka innych pomysłów z wykorzystaniem tego sprzętu, a więc dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się taka seria odcinków oraz przedstawcie wasze pomysły na dalsze modyfikacje tego trójkołowca. Do widzenia! Do widzenia! Cześć! Jakby było sucho, to by sobie poradził, tak.